Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, turniej kandydatów już zbliża się ku końcowi. Zostały trzy rundy do końca w tym momencie, gdy analizuję tę partię. I właśnie partie stały się tutaj bardzo emocjonujące, ciekawe. Zapraszam serdecznie do analizy, a bohaterami tejże rozgrywki był Anish Giri kontra Dink Liren. Moi drodzy, bardzo silni arcymistrzowie, czołówka ścisła, czołówka światowa i... Niezwykle interesująca partia, jak na zawodników, którzy yy, szczególnie Gili jest takim solidnym zawodnikiem, który gra bardziej szachy pozycyjne. A tu się popisał fajerwerkami ciekawymi yy, i bardzo ciekawymi ideami. Yy, zapraszam do analizy. E4. Tym ruchem się rozpoczęła partia. E5. Chińczyk często odpowiada E5 i głównie przechodzą tutaj panowie do partii hiszpańskiej. Tak też się zadziało w tej partii: skoczek C6, goniec B5, mamy właśnie partię hiszpańską. Wariantów jest tutaj cała masa. Głównym ruchem to jest ruch A6, tak też nastąpiło. Goniec A4. Rzecz jasna, tego skoczka w pewnym momencie można wybić. Przypominam tylko, że jakbyśmy od razu wybili tego skoczka i pionek wybija na C6, to nie możemy tego pionka y, zbić, gdyż następuje Hetman D4 z atakiem na te dwie rzeczy. Jak skoczek wraca na F3, to Hetman wybija pionka z szachem. Czarne odzyskują tego piona zachowując parę gońców, i jest bardzo dobra pozycja dla czarnych. Y, byłaby. Oczywiście, skoczek zagrał na e 6 i Roszada. Jeden z głównych wariantów tutaj po wybiciu na E4 jest taki bardzo ciekawy ruch D5, przepraszam, D4, oczywiście białymi, żeby otworzyć pozycję w centrum i tutaj straszyć wieżą na E1. Klasyka, klasyków, moi drodzy, jak ktoś gra Hiszpankę, to na pewno się nieco orientuje. Goniec na E7 ze strony czarnych i Giri teraz postanowił wybić na C6. Bardzo ciekawa decyzja, ale to też y, myślę, że chodzi o granie wariantu, który był przygotowany przez Białe. E, oczywiście wybić trzeba pionkiem z D. E, główna zasada jest taka, że wybijamy pionkami do centrum, ale w tym wypadku ten ruch jest o wiele lepszy, bo cały czas istnieje możliwość zbicia pionka i gramy hetmanem na D4 z wybiciem na E4 ta pozycja dla czarnych również byłaby bardzo komfortowa gdyż goniec tu już zasłania, go, zasłania króla więc jest wszystko w porządku, ale białe oczywiście nie mogą zbić na E5, gdyż dostaną gorszą pozycję troszeczkę, więc grają D3, spokojny ruch taki powiedzmy tutaj białe grają na strukturę pionków nie mają pary gońców, ale w pozycji nieco zamkniętej ta jest w zasadzie taka pół otwarta bym powiedział to skoczki mogą sobie radzić dobrze, chociaż gońce również nie mają co narzekać, moi drodzy goniec zagrał na D6 właśnie Zmusza teraz taki ruch D3 gdy bronimy pionka. Zmusza czarne do tego, żeby goniec się poruszył i bronił pionka na E5, rzecz jasna. Co by było? Na przykład moi drodzy, jakbyśmy zagrali goniec G4. Taki ruch też, oczywiście, istnienia Gili był na pewno przygotowany na ten wariant, dlatego że już widziałem, że grał takie partie w tym wariancie i po na przykład ruchu H3 jeżeli byłoby wybicie no to super białe wbijają i są problemy z głowy strategicznie pozycja myślę, że jest bardzo przyjemna dla, mogłaby być bardzo przyjemna dla białych ze względu na to, że tu jest pionek czarnopolowy i goniec czarnopolowy który ma szansę tego pionka męczyć a jeżeli goniec by odszedł to bardzo ciekawy ruch G4 i tutaj jest teoretyczne bicie, 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 król G2 Giri grał te pozycje często co ciekawe tutaj komputer pokazuje jako równą pozycję ale białe mają figurę więcej i kwestia wybranie. Tej figury zejścia ze związania i ustabilizowania pozycji. Jeżeli białe to uczynią, to myślę, że partia jest wygrana bardzo łatwo, ale mm, powtarzam, że to jest pozycja równa. Tu trzeba bardzo dokładnie znać y, warianty, żeby coś takiego grać. Mój drodzy, y, w partii właśnie zostało zagrane goniec na D6, skoczek na B2 tradycyjnie, nie przez C3, bo przez C3 skoczek ma mniejsze perspektywy. Tutaj widzimy te pionki, y, skutecznie go. Y, no, powiedzmy, ograniczają w dalszej grze, a skoczek z D2 ma szansę na C4, ma szansę na B3 zagrać, może na A5, może z C4 na E5 kontrolować, więc to już są lepsze opcje. Skoczek C4, skoczek E3 również istnieją takie drogi. Wieża E1, skoczek F1 na G3. Takie plany tutaj biały może uskuteczniać. Moi drodzy, goniec na E6. No, i właśnie zagrał skoczek na B3. Taki chyba rzadszy ruch, aczkolwiek ja się z nim e, nie spotkałem zbyt często. No i właśnie, skoczek B3 wydaje się takim ruchem niby dziwnym na pozór ale ten skoczek tutaj fajne placówki sobie na A5 upodobał. Czasami goniec E3, można tutaj sobie zablokować fajnie pole C5, ale to już wyższa szkoła jazdy, moi drodzy. Goniec y Hetman E7 oczywiście i skoczek od razu na A5. Taki y ruch w stylu Fischera, kiedyś Fischer grał takie partie, właśnie jak wybijał na C6 gońcem, to tutaj skoczek fajnie te skrzydła atakował, ale y dinkley zagrywa długą ruszadę, co jest bardzo dobrym wyborem. Y hetman na E2, y czyli wyprowadzamy figury i goniec na g G4. Moi drodzy, ten ruch nieco troszeczkę m, wydaje się dziwny, ale to jest ocena silnika i bardzo e, tutaj działają nuanse e, na najwyższym poziomie, ale e, jak najbardziej normalny ruch wiążemy tutaj e, tego skoczka. E, można by było na przykład zrobić taki klasyczny ruch król B8, żeby tu się schował ten król, można by było wyprowadzić wieżę, może jakieś H5, może H6G5 bym stosował. Coś w tym stylu bym próbował, no ale poszło goniec na G4. I tutaj Giri zagrywa C3. Spokojne posunięcie. Może z planem D4, może z planem B4. Ten pionek zawsze fajne funkcje tutaj spełnia w Hiszpance. C5 zagrywają czarne. Mój drodzy, czarne tutaj również mają spoko pozycję. To nie jest tak, że tutaj czarnymi gra się coś źle. To są, czy znaczy w ogóle Hiszpanka jest takim debiutem, gdzie. Białe i czarne mają duże szanse przy dokładnej grze, oczywiście, na zwycięstwo jednym i drugim kolorem. To miałem na myśli. Moi drodzy, A3. Zobaczcie, jak konsekwentnie, aniż Giri realizuje swój plan zagrania B4. No bo skoczek spogląda na pionka. Jeżeli pionek by się poruszył, to zawsze tutaj są fajne widełki i straty materialne, więc skoczek taki powiedzmy bym powiedział w ten sposób nieco upierdliwy, tak brzydko mówiąc. No i on tutaj spełnia fajną, fajną właśnie naprawdę rolę. C6 zostało zagrane, no można powiedzieć nieco, że Ding Liren, Chińczyk tu się troszeczkę gubi, w ogóle Chińczyk w słabej formie niestety jest tutaj w turnieju kandydatów, w pierwszej połowie niestety się nie popisał, w drugiej już zaliczył również porażkę, no i tutaj zostało zagrane B4. No a jak jest się bez formy, moi drodzy, to niestety... Jak nie idzie, to nie idzie, a jak jest się w gazie, to, to się gra. Koniec na C7 i skoczek zagrał na B3, zobaczcie, to bardzo fajnie tutaj wspomaga jakieś konkretne, to konkretne zagrania. Powoduje ten skoczek i pionek, że czarne muszą jakoś konkretnie zareagować z tym pionkiem, czy wybić. Jak wybijemy to na pewno pionkiem z A, jakieś tam opcje, potem C4 można B5 próbować. Fajne rzeczy tutaj się mogą zadziać. Skoczek zagrał na D7. No, wycofał się ten skoczek, broni na C5, sprawa naturalna. H3 wtrącić można, wybicie jest na pewno dla białych, spoko i dobre. E, spoko to dobre chyba raczej. Goniec na H5 cały czas trzyma związanie i aniż gili goniec E3. Zobaczcie, jak napiera na ten punkt C5, wymusza jakieś tutaj zagrania. No cóż każde wybicie wiąże się tutaj z aktywnością już powtarzałem, takie fajne plany można stosować i napadać na czarnego króla taki jest plan, a Link Liren postanowił zagrać ostro, f5 no właśnie eee, ciekawe posunięcie trzeba przyznać ciekawe, tutaj oddaje piona ale w zamian za fajną kontrę na linii f no i teraz goniec wybił no wybił, moi drodzy zastanawiamy się pewnie czasami nad takimi posunięciami, to bardziej dla osób początkujących Pamiętajmy o taktyce. Goniec G5 wydaje się bardzo atrakcyjnym ruchem, gdyż niby zdobywamy tutaj wieżę za gońca. Niestety niespodzianka mogłaby nastąpić po wybiciu. Skoczek wybija i goniec na E2. I myślę, że straty materialne są ogromne dla białych. Niestety po tym ruchu wybijanka, wybijanka powiedzmy wieża F8. No i mamy figurę więcej dla czarnych. Więc uważajmy na takie rzeczy. Jeżeli mamy jakieś takie możliwości, to... Porządnie trzeba przeliczyć, tu wszystko wici na włosku, związanie działa. Moi drodzy, po gońcu na C5 Hetman zagrał na F7, no i kulturalny ruch wieża AB1. No taki ruch powiedzmy, no wieża broni przede wszystkim skoczka, ale też bardzo chętnie po wybiciu tutaj wieża by fajnie zadziałała na linii B. G5 ze strony Chińczyka. Bardzo odważne posunięcie, ani chwili myśląc, tutaj Giri wybija, bo te pionki mogłyby zrobić wielką krzywdę typu G4, F4, G4 może. Więc jakieś uproszczenia w centrum tutaj trzeba zrobić. Po wymianie, oczywiście, można próbować grać Hetman na E4. Przy pionku więcej, białe mają troszeczkę większy komfort wymiany figur. Myślę, że to jest na korzyść, ale nastąpiło G4. Okazuje się, że ten ruch pozornie groźny. Nie jest właśnie groźny i jest troszeczkę słaby z tego względu, że skoczek wskakuje na G5. Ruch wtrącony za ruch wtrącony. Zauważcie, że po wybiciu, a tak też partii nastąpiło, no bić raczej trzeba, gdyż tutaj ten skoczek mógłby się zakotwiczyć na przykład na E6 i byłoby bardzo nieprzyjemnie dla czarnych. No po wybiciu następuje bardzo subtelne, fajne posunięcie. Bardzo mi się ten ruch podoba i myślę, że warto taką ideę zapamiętać. Otóż H4. Z obroną skoczka spełnia właśnie ten ruch bardzo dużo fajnych funkcji, gdyż broni skoczka i blokuje linię G dla wieży na przyszłość. Ja to bym sobie tak tłumaczył, a taki ruch G3, zobaczcie, już nie działa, bo jest biciem gońca. Nastąpiło B6. I teraz moi drodzy, Aniż Gili popisał się naprawdę rewelacyjnym posunięciem. Bardzo dobry ruch, naprawdę na światowym poziomie, tutaj trzeba to przyznać, gdyż zauważmy, że no, grozi nam zbicie figury. Ale też zwróćmy uwagę, że nieco tutaj się król odsłania. Wprawdzie jeszcze ma dwie figury przy obronie, no ale tak głębiej się zastanowić, to te figury troszeczkę przestają grać po pewnym ruchu białych. Moi drodzy, spróbujmy znaleźć to posunięcie arcymistrzowskie. Niezwykle, według mnie, dosyć trudne, ale można sobie materiał zatrzymać, poszukać mianowicie skoczek e4. W ogóle fantastyczny ruch. Nie w stylu, e, tak bym powiedział, nie w stylu Giriego, gdyż on gra dosyć e, porządnie, e, pozycyjnie powiedzmy, a tutaj już spokojnie oddaje tę figurę na c5. Bardzo e, ciekawe zagranie i już e, tłumaczę o co chodzi. Chińczyk w ogóle wziął gońca, E, teoretycznie słusznie, no bo jak cierpieć to za coś, jak już mamy piona mniej, no to weźmy figurę i brońmy się. Tak można sobie to założyć. Tutaj bardzo dobre wybicie pionkiem. E, bardzo, świetnie to, bardzo świetnie to wygląda. Bardzo dobrze to wygląda. Zauważmy, że wieża się tutaj otworzyła do ataku. Pionek, no taka tutaj mocna broń u białych, a skoczek przyblokował pionka, który blokuje jednocześnie te dwie figury strategicznie to stoi bardzo dobrze. Wiecie jaka jest ocena teraz tutaj silnika? Bardzo wysoka. Prawie plus 3 dla białych. Bez figury, moi drodzy. To jest fantastyczna wiadomość dla białych. Bez figury gramy. Goniec w zasadzie też nie gra. Zauważcie, że czasem takie na przykład zagranie G3 no istnieje. istnieje. Teoretycznie mogłoby, mogłoby tak pójść, ale jest świetna odpowiedź Hetman B2. Tu Hetman konkretnie idzie na króla. Na przykład powierza D na F8, bo tak się chce zagrać. Każde wybicie tu mamy wybicie na F2 i skoczek A5, moi drodzy, mogłoby nastąpić. Jeżeli bije go no to mamy widełki, zdobywamy Hetmana. A jak nie wybije, moi drodzy, no to nie zazdroszczę tutaj wjazdu ciężką figurą i skoczek na C6. Król ma poważne problemy. Poważne. To jest już wygrana pozycja Białych. Mogłaby być, moi drodzy. No cóż, można by było też jeszcze bronić się Na przykład skoczkiem na B8 e, Oczywiście można by było Ale ten, plan, e, ten sam plan tutaj białe by miały Hetman B2, król by mógł już uciekać I skoczek z B na D2 Bardzo silne e, wycofanie skoczka Manewrem na C4 Tutaj wskakujemy, a hetman wchodzi do obozu Powiedzmy, król sobie zwiewa Na środek szachownicy Skoczek spokojnie gra na C4 Zauważcie, te figury w ogóle nie grają Również goniec nie spełnia ważnej roli I można powiedzieć, że to białe mają dwie figury Więcej, gdzie teoretycznie mają figurę mniej, tak naprawdę tak można sobie założyć. A po na przykład takim biciu na D3, zobaczcie, no teoretycznie chce się taki ruch zagrać. Skoczek pięknie wskakuje na D6. Po wybiciu jednego skoczka, pionek męczy tego króla, i po tym ruchu na przykład wieża z F na E1 z obroną. Takie subtelne wzmocnienie pozycji. Król w centrum, tutaj nie ma e, łatwego życia, jakieś szachy, Hetman wchodzi do obozu, no niebezpiecznie się robi. Wiem, że to tak troszeczkę intuicyjnie wygląda, trzeba by się e, tutaj bardziej zagłębić w dalsze analizy, ale nic dobrego tutaj czarnych na pewno nie czeka. Moi drodzy, tak by mogło być teoretycznie, ale nie było, w partii zostało zagrane skoczek F6. Po tym posunięciu em, skoczek dał szacha na D6. Bardzo trudny ruch z jednej strony, bo niby dodajemy figurę, ale tu już działają konkrety. Goniec wybił, pionek wybił, wieża wybiła, pionka i moi drodzy D4. Taki mały gwóźdź do trumny. O co chodzi takim posunięciem w centrum? Hetman na A6 przede wszystkim. I król jest już zobaczcie, goły i wesoły tak naprawdę. Po C5, no obrona pionka. Zgoda. Jakieś bicie tutaj pionkiem niby teoretycznie można. Jakieś widełki, ale zawsze jakieś związanie, trzeba uważać. Skoczek. Skoczek na C5 rozwiązuje wszelkie problemy. Wieża E8, moi drodzy, i w partii zostało zagrane Hetman C4. Wierzcie lub nie, Chińczyk poddał teraz partię. Można nie dowierzać, ale tak właśnie było. I pokażę dlaczego tak się stało, moi drodzy. No bo tutaj trzy figury już idą na czarnego króla bardzo mocno. Bardzo ciężko się bronić, w zasadzie to jest obrona już prawie niemożliwa. Ale po na przykład wieży C6, co się narzuca, tu mamy D5. Gonimy tę wieżę. Wieża C7, moi drodzy, i zdobywamy w końcu piona A6. A po król D8, skakujemy na przykład na D6. Po Hetman D7, dajemy pięknego mata za chwilę. Skoczek robi robotę, a powiedzmy po królce 8 z powrotem można na przykład zagrać skoczek a6 z opcją mata, wieża b7. No i chyba za dużo tutaj tłumaczyć, moi drodzy, w tym momencie nie trzeba, koniec partii. Um, bardzo ładna partia Giri, który skakuje na drugie miejsce i ma w tym momencie pół punktu mniej od Nepo zobaczymy, jak to się dalej rozwinie, trzymamy tutaj za zawodników kciuki, myślę, że dla kibiców to jest nie lada gratka, dzięki serdeczne za oglądanie, trzymajcie się zdrowo, do następnego razu, hej!